Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli otrzymało ponad 3 miliony złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Mazowsza. Muzeum planuje budowę dwóch obiektów. Pierwszy z nich to budynek techniczno-magazynowy z pomieszczeniami dla ochrony. Dzięki budowie drugiego budynku powiększy się powierzchnia wystawiennicza Muzeum we Wsoli. Będzie budynek, w którym będziemy mieli salę konferencyjną, mam nadzieję dobrze wyposażoną, taką na 100-120 osób. Będzie też tam przestrzeń wystawiennicza, więc pojawią się u nas również wystawy czasowe. Budynki staną w południowo-zachodniej części, bryłą przypominają zabudowania folwarczne. Będzie też dwa lub trzy pokoje takie hotelowe. Zaczniemy cykl rezydencji pisarskich, bo ponieważ okazuje się, myśmy się przyzwyczaili do tego otoczenia. Wydaje nam się atrakcyjne, ale takie normalne, ale ludzie, którzy tu przyjeżdżają, którzy mieszkają na co dzień i tworzą w większych miastach, mówią, że bardzo chętnie by tu pomieszkali i popisali, więc będzie okazja ku temu. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, zakończyć w roku 2021. Muzeum Witolda Gombrowicza jest współprowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.